czas dotyczy wszystkich. Mi się wydaje, że to byłoby kłamstwem, żeby ktoś mógł powiedzieć, że czas go omija, czy go nie dotyczy. Tylko, że nie można się poddawać, prawda, negatywnemu wpływowi czasu, a trzeba korzystać z doświadczenia i z nabytego z czasem. Jeżeli się dzisiaj dobrze pełni wykorzysta, to jutro będzie następstwem dzisiejszego dnia. Już nie wierzę w horoskopy. Kiedyś wierzyłem, a teraz wolałbym nie wiedzieć.